Czuje się pan bezpieczny w tej dzielnicy? Wydaje mi się, że można czuć się w miarę bezpiecznym na terenie dzielnicy, choć tak jak we wszystkich dzielnicach w Gliwicach nie unikamy pewnych przypadków wykroczeń, które rzeczywiście zdarzają się na terenie naszej dzielnicy. Ale tych wykroczeń jest w moim odczuciu coraz mniej. Skąd w ogóle pomysł na taki projekt? No i dlaczego trafiło akurat na Łabędy? Pomysł na taki projekt, najprościej mówiąc, wziął się z potrzeby tak naprawdę zmiany i jakby stworzenia narzędzia, które będzie przydatne dla samych mieszkańców i które w efekcie może przynieść jakąś zmianę. Dlaczego akurat Łabędy? Ponieważ uważam, że jest to dzielnica, gdzie ta społeczność jest bardzo zorganizowana, gdzie jakby te struktury w postaci Rady Osiedla są bardzo zorganizowane i działają bardzo prężnie i wychodzą naprzeciw właśnie pewnym problemom i są w stanie i są chętne je rozwiązywać i zastanawiać się nad tym, co można z nimi zrobić. Odbyliśmy już pierwsze spotkanie w ramach tego projektu. Spotkało się to ze znacznym zainteresowaniem mieszkańców naszej dzielnicy. I już na pierwszym spotkaniu doszło do wyznaczenia wielu punktów na terenie dzielnicy, gdzie rzeczywiście można by poprawić bezpieczeństwo, tak, zarówno w bezpieczeństwie tym drogowym, jak i w bezpieczeństwie dla mieszkańców dzielnicy. Na czym ten projekt polega? Projekt polega na zaznaczaniu na mapie miejsc niebezpiecznych. Na mapę nanoszone są punkty właśnie przez mieszkańców danej dzielnicy i to oni identyfikują pewne zagrożenia i następnie nanoszą je na mapę. Gdzie tą mapę można zobaczyć i w jaki sposób można dodać te niebezpieczne punkty? Mapa znajduje się na stronie internetowej www.gliwice2.eco21.pl i tam można zobaczyć tą mapę i sprawdzić jakby zidentyfikowane punkty, jakie zostały i można też samodzielnie zaznaczyć takie punkty, które zdaniem mieszkańców wymagają jakiejś interwencji. Tak, i wybuchamy. Jesteśmy rozdrażnieni.